Merkury w Lwie. Więc Lew jest znakiem, który jest zaabsorbowany w dużej mierze sobą. Znowu kolejny znak ognisty, podobnie jak baran. A więc twoja historia życia jest intensywna, jest pełna pasji. I tak naprawdę dążysz tak naprawdę do rozumienia prawdy na jak najwyższym, najgłębszym poziomie. Bo tym jest właśnie ogień. Ogień cały czas chce się wzniecać wyżej i wyżej i chce poznać tą najgłębszą prawdę. Indywidualną prawdę tak naprawdę. Tylko, że lew jest znakiem stałym, a więc potrzebuje czasu do tego, żeby zaakceptować pewne informacje i jest niechętny do tego, żeby zmieniać swoją perspektywę, swoje myśli i swój sposób rozumowania. Mimo wszystko, w momencie, kiedy już zbuduje pewną całość i kiedy przyswoi pewne informacje, może działać z pasją w oparciu o te informacje. Więc jeśli w momencie, czy nad lwem trzeba trochę pracować, żeby on zmienił swoją perspektywę, swój umysł, swoje myślenie, swoje podejście właśnie do pewnych kwestii, albo w momencie, kiedy je zmieni, to działa w sposób taki trochę ostentacyjny, trochę dramatyczny, ale też intensywny i pełen pasji, i w ten sposób i to jakby jest takim paliwem dla jego umysłu. Merkury w Lwie oznacza, że chcesz wierzyć tak naprawdę w ogrom tego wszechświata, w głębszą prawdę i w bardzo większą, bardziej intensywną i wyższą egzystencjonalną prawdę. To życie nie może być po prostu zbyt nudne. Potrzebujesz właśnie wielkiej przygody. Potrzebujesz też wielkich, fantastycznych momentów w swoim życiu. Nieważna jest ilość, ale ważna jest jakość. Czyli nie musi być dużo tych doświadczeń, jak w przypadku Merkurego w Bliźniętach, ale kilka doświadczeń, które pozwoliły ci poczuć ogrom samego siebie, ogrom tego wszechświata. Twoja historia może być zaabsorbowana samym sobą i też nie interesują cię za bardzo historie, które nie dotyczą ciebie. Jeśli historia więc opowiadana przez innych, czy narracja opowiadana przez innych w jakiś sposób uwzględnia ciebie, to oczywiście jesteś tym dużo bardziej zainteresowany. Twoje rozumowanie jest bardzo kreatywne i myślisz w sposób twórczy i kreatywny. Skupiasz się na tym, jak twórczo i kreatywnie zmienisz swoje otoczenie. To jest to, jak twój umysł funkcjonuje, ale to też twórczość aktywuje twój umysł, pojawiając się w miejscach, w galeriach sztuki albo w miejscach, w innych miejscach, które są związane z kreatywnością. Twój umysł automatycznie wchodzi na inną częstotliwość i w zupełnie inny sposób funkcjonuje. Więc tego też potrzebujesz i tego potrzebuje twoja percepcja. Patrząc na pewne rzeczy, widzisz ich kreatywny potencjał, widzisz, jak można coś zmienić na to, żeby było to bardziej zwyczajnie bardziej artystyczne, żeby dodać temu więcej ekspresji. Twój umysł jest też bardzo szczodry i jest hojnym umysłem. A więc tak naprawdę możesz dużą uwagę dać innym, pod warunkiem, że ta historia w jakiś sposób do ciebie przemawia, że w jakiś sposób widzisz w tym jakąś głębszą prawdę i że w jakiś sposób i tak koniec końców ta historia pozwoli tobie na w jakiś sposób ciebie uwzględni, a więc w jakiś sposób będzie ciebie dotyczyć. Merkury w Lwie oznacza, że jakby problemem Merkurem w Lwie jest duma i bardzo często może ta duma ci przeszkadzać w osiągnięciu wyższych stanów świadomości, dlatego że możesz być bardzo głęboko przekonany o swojej prawdzie i bardzo uparty w tym i przez to nie chcesz zmienić swojej postawy, nie chcieć przez to pewnych rzeczy zakomunikować, komunikujesz się w sposób dumny i w momencie, kiedy się okazuje, że rzeczy, w które wierzyłeś, czy twoje postrzeganie jest nie do końca właściwe, a to wówczas, żeby nie przejść przez to poczucie wstydu z tym związane, będziesz jeszcze bardziej silnie brnął w przywiązanie do swojej starej percepcji, do swojego starego postrzegania i wolisz odizolować się od sytuacji czy od ludzi, którzy udowodnią nieprawdziwość twojej rzeczywistości, twojej percepcji, niż się z tym zmierzyć, dlatego że w jakiś sposób Merkury w Lwie nie znosi wstydu, nie znosi poniżenia, a więc ty nie chcesz przede wszystkim, bo mówimy tutaj o Merkurem w Lwie, nie chcesz znieść tego wstydu i tego poniżenia, jeśli chodzi o twój światopogląd, o to, jak myślisz, o twoje wierzenia, o to, jak funkcjonuje twój umysł. A więc jakby to jest dumny umysł i to jest umysł, który nie będzie chciał i mógł znieść porażki. To jest umysł, który nie chce, który chce być zawsze right, chce być zawsze prawdziwy, chce zawsze wiedzieć lepiej niż inni. I na to trzeba uważać, a więc
bo to zamyka ten umysł, to zamyka ten twórczy potencjał tego, tego umysłu w lwie. Komunikujesz się również w sposób kreatywny, jesteś w stanie wziąć ryzyko, jeśli chodzi o twoją komunikację, a więc jesteś w stanie powiedzieć pewne rzeczy, których inni by raczej byli niechętni do powiedzenia, albo nie wiedzieliby, że, czy to jest appropriate, czy to jest odpowiednie, czy to jest akceptowalne społecznie. Ty jesteś w stanie wziąć większe ryzyko, jeśli chodzi o komunikację, dlatego, że twój umysł zawiera w sobie dużą dawkę pewności siebie co do tego i ty akceptujesz również w innych ludziach autentyczność, a więc wolisz, jak ludzie mówią po prostu szczerze i brutalnie czasami to, co faktycznie myślą, niż jak udają, niż jak próbują się dostosować, niż jak nie próbują kogoś urazić. Lubisz autentyczność, lubisz spontaniczność, lubisz dramaturgię i to jest to, co ciebie przyciąga i to jest też to, w jaki sposób ty chciałbyś być słyszany i w jaki sposób chciałbyś dać narrację swojemu własnemu życiu i swojej własnej historii. To teraz czas na Merkurego w Pannie. Przenieśliśmy się do nowej scenerii. Mamy tutaj takie oto piękne słonie, które przyszły do nas z Indii, które nas wspomagają w tworzeniu tego filmu. Merkury w Pannie. Merkury w Pannie, Merkury, przypominam, że oznacza historię, ale to jest też historia naszego życia w dużej mierze, więc to jest to, jak my piszemy nasze życie. Jesteśmy autorami naszego własnego życia, piszemy je cały czas i piszemy ten scenariusz przez cały czas i piszemy go poprzez nasze myśli, poprzez to, jak my postrzegamy rzeczywistość, poprzez naszą percepcję. Stąd Merkury to jest narrator, narrator naszego życia. Ktoś, kto jest pisarzem, to Merkury będzie mówić, w jaki sposób on pisze, w jaki sposób on widzi rzeczywistość i jaką narrację przyjmuje, z jakiego kąta to robi. Merkury w Pannie. Panna jest znakiem ziemskim, a więc skupionym bardziej na konkretach, na rzeczach fizycznych i na rzeczach praktycznych, a więc postrzega to, postrzega rzeczy poprzez to, jak one są użyteczne, jak, czy są funkcjonalne, czy są niefunkcjonalne, jak można je usprawnić. I bardzo dobrze widzi takie rzeczy. Więc umysł praktyczny, umysł analityczny, umysł bardziej ścisły. Merkury w Pannie czuje się świetnie, jest, rządzi Panną, ale też jest egzaltowany w Pannie. I to oznacza, że tak naprawdę Merkury w Pannie jest w jakiś sposób najsilniejszy. Jest dlatego najsilniejszy, dlatego że umysł Panny jest bardzo skrupulatny i bardzo detaliczny, analityczny i krytyczny jednocześnie. Ma to swoje plusy. Merkury w Pannie daje bardzo duży zmysł do postrzegania szczegółów, do widzenia tego, co drobnych po prostu jakichś rzeczy, które można poprawić, ale z drugiej strony Merkury w Pannie może być super krytyczny i gubić się w tych detalach w momencie, kiedy traci perspektywę. I to jest właśnie problem Merkurego w Pannie. Częsta utrata takiej szerszej, większej perspektywy i wtedy gubienie się w detalach oraz bardzo dużo samokrytycyzmu. Jest to umysł zdyscyplinowany. Co to znaczy? To znaczy tyle, że na przykład osoba potrafi wprowadzić sobie dyscyplinę w swoim własnym umyśle. Tak naprawdę dąży do ciągłego porządkowania swojego umysłu i perfekcji swojego umysłu. A więc pozbycia się wszelkich wątpliwości, wszelkich negatywnych myśli, krytycyzmu i samokrytycyzmu. To jest trochę droga Merkurego w Pannie. Jaka jest narracja życia dla Merkurego w Pannie? Narracja ich życia, ich opowieści, ich przygód wygląda w ten sposób, że życie musi dążyć do perfekcji i musi dążyć do jakiegoś usprawnienia, a więc tak naprawdę ich życie musi wnieść jakąś praktyczną lekcję i to, co się dzieje w ich doświadczeniach życiowych, musi wnieść po prostu jakąkolwiek poprawkę w tym, kim oni faktycznie są, w ich umyśle, dać im nowe pomysły, nowe idee, coś, co mogą później praktycznie wykorzystać w swoim życiu. Życie musi być funkcjonalne i w jakiś sposób uporządkowane. Ale ponieważ Panna jest krytyczna, to często oni mogą myśleć, że dalej ono nie jest uporządkowane wystarczająco. Nawet jeśli z perspektywy innych ludzi ktoś pomyśli, że tak naprawdę ich życie jest dosyć mocno uporządkowane, tak naprawdę Panna, Merkury w Pannie będzie widzieć dużo chaosu cały czas w swoim własnym życiu, będzie dążyć do coraz większej perfekcji. Umysł, który dąży do usprawnienia, czyli trochę jak matematyka. Matematyka prowadzi do sprowadzenia wszystkiego do jak najprostszego wzoru i tak samo Merkury w Pannie będzie próbować wszystko sprowadzić do najprostszego wzoru. Dlatego Merkury w Pannie często ma duże zdolności matematyczne, świetny zmysł analityczny i logiczny. A to teraz czas na Merkurego w Wadze. A waga jest znakiem powietrznym i kardynalnym. A wszystkie znaki powietrzne mają
bardzo są skupione mocno właśnie na intelekcie, właśnie na myśleniu, na słowach, na budowaniu więzi, na budowaniu relacji. Więc historia życia Merkurego w wadze wygląda tak, że jest to historia prowadząca przez relacje. Relacje międzyludzkie, relacje z przyjaciółmi, relacje związkowe, wszelkiego typu relacje. To jest taka trochę historia waszego życia. To jest to też, czym się interesujecie. Merkury w wadze naturalnie będzie się interesował relacjami, tym, jak ludzie ze sobą się komunikują, a jak wymieniają się swoimi światopoglądami, w jaki sposób wyglądają w ogóle relacje od strony psychologicznej, od strony analitycznej. Pod każdym względem po prostu Merkury w wadze pociąga kwestia związków, pociąga kwestia relacji międzyludzkich, rozumienia wzajemnego. Więc Merkury w wadze sam w sobie ma w sobie coś takiego, że umie zrozumieć drugiego człowieka, ma duże wyczucie drugiego człowieka, a więc tak taktu i manier. I to jest też jest w ich głosie. Ich głos jest trochę niezdecydowany, a ich mowa troszeczkę dyplomatyczna. Więc komunikacja i historia życiowa Merkurego w wadze polega cały czas na kompromisach, na kompromisowaniu samego siebie, ale też innych, na znajdowaniu dialogu, na usprawnianiu formy przekazywania informacji tak, żeby być dobrze zrozumiane przez drugiego człowieka. Więc Merkury w wadze daje duże zrozumienie na drugiego człowieka. A historia ludzi, to jak oni narratują rzeczywistość, to próbują na tą narrację prowadzić przez różnego rodzaju spojrzenia. Czyli spojrzenie nie tylko jednej osoby, ale spojrzenie kilku osób. Bo właśnie taka jest waga. Waga interesuje się spojrzeniem drugiego człowieka, psychiką drugiego człowieka, myślami drugiego człowieka. Jak dla każdego znaku powietrznego, Merkury w wadze przyciąga bardzo, bardzo dużą uwagę do słów i często gubi jakieś głębsze niuanse, czy na przykład niewerbalne treści, które są komunikowane. Skupia się bardzo mocno na słowach. Słowo ma też moc i znaczenie bardzo duże dla wagi, a więc uważa pewnie, że pewne słowa nie padły przez przypadek, że nawet jeśli ktoś powiedział coś pod wpływem jakichś emocji, to nie ma w tym przypadku. Słowo jest słowem i zostało rzucone. To Merkury w wadze. Merkury w Skorpionie. Skorpion jest znakiem stałym i znakiem wodnym, bardzo intensywnym, dramatycznym, ekstremalnym. Trochę jest tak, że planeta, która jest w Skorpionie, to ta dziedzina życia musi w danym człowieku umrzeć i narodzić się ponownie. Często umrzeć niejednokrotnie. A jeśli ktoś ma słońce w horoskopie w Skorpionie, to często cała ich dusza wręcz musi umrzeć jakby i narodzić się ponownie. Cały ich duch, to przejście do przebudzenia jest ekstremalne i intensywne dla nich, a nie idzie drogą łagodną. Natomiast jeśli ktoś ma Merkurego w Skorpionie, to w jakiś sposób ich umysł musi przejść taką transformację, takie głębokie oczyszczenie i taką głęboką śmierć w pewnym momencie. Również ich znajomości, czy ludzie, których oni znają, lub cała ich wiedza. Czyli Merkury to jest również zgromadzona informacja, więc to jak my postrzegamy rzeczywistość, w pewnym momencie cała ta rzeczywistość, całe to postrzeganie danej osoby musi zostać zawalone na małe kawałki. Merkury w Skorpionie daje intensywną penetrację umysłu i umiejętność zauważania tych rzeczy i tych detali, które są niezauważalne dla innych. Wynajdowanie najmniejszych ukrytych rzeczy, ukrytych przekazów. Dla Merkurego w Skorpionie dużo ważniejsza jest niewerbalna komunikacja, komunikacja mową ciała, gestami, ale zwłaszcza tym, jak emocje wypływają poprzez głos, poprzez drżenie, poprzez gestykulację. A więc Merkury w Skorpionie skupia się przede wszystkim na emocjonalnych treściach, które są komunikowane. I to jest to, co ich bardzo pociąga. To jest penetrujący umysł, to jest magnetyczny umysł, ale czasami za bardzo zaślepiony umysł na jednych konkretnych rzeczach, albo zbyt podejrzliwy umysł, dopatrujący się rzeczy, których naprawdę tak naprawdę gdzieś głębiej nie ma. To jest taki umysł, który troszeczkę cały czas też powątpiewa wiele kwestii. I przez to też, jak już w coś mocno uwierzy, czy w coś mocno spenetruje, to zagłębia się w to na całości i taka osoba może być przez to dosyć mocno zakotwiczona w pewnym światopoglądzie, w pewnej percepcji i później może mieć problemy z tym, żeby tą percepcję w jakiś sposób zmienić czy uzdrowić, nawet jeśli to jest konieczne. Więc będzie to też umysł uparty i umysł dość intensywny. Taki umysł, który będzie się mocno zapierał i będzie potrzebować wielu dowodów i będzie bardzo mocno kwestionować wiele kwestii,
więc jest to też umysł, który potrafi drążyć. Tak to mniej więcej wygląda. Historia życia Merkurego w Skorpionie to historia przebojowa, pełna dramaturgii, bardzo intensywna, z wieloma emocjonalnymi przebojami, to jest taka trochę przejażdżka kolejką górską, doły i góry. No i jest to bogate życie wewnętrzne przede wszystkim. Tak wygląda historia ludzi z Merkurem w Skorpionie.